Witajcie moi drodzy studenci. Dzisiaj kolejny dzień zmagań ekonomicznych Uniwersytetu Dziecięcego. Dziś dowiecie się, w jaki sposób próbują za pomocą reklamy przekonać Was do zakupu określonego produktu czy określonego działania. O tym wszystkim powie Pan i Państwu doktor Agnieszka Smalec. Prosiłabym tylko jeszcze, że jak będziecie robić swoje prace na warsztatach, wpisujcie zawsze swoją grupę, wtedy jak będziecie oglądać swoje zdjęcia, będziecie wiedzieli, że to jest właśnie Wasza praca. To witam serdecznie. To spędzimy troszeczkę dzisiaj czasu razem na temat, będziemy rozmawiać na temat, który każdemu chyba, każdy miał styczność z tym tematem, czyli o reklamie i o jej wpływie. Dlaczego w ogóle jest mowa ogólnie o odnośnie reklamy i dlaczego zaczynają firmy, przedsiębiorstwa zachęcać do pewnego zakupu? Między innymi to wynika z bardzo prostej przyczyny. Tych czasów nie pamiętacie, ale kiedyś produktów było o wiele mniej na rynku, nie trzeba było aż tak bardzo zachęcać do zakupu. Jak znacie różne tabletki przeciwbólowe, to widzimy tutaj po prawej stronie, a po lewej kiedyś była taka jedna tabletka i wystarczyło. Tak, teraz jak jest tego dużo, no to wiadomo, że trzeba bardziej zabiegać o tych, co kupują dane produkty. Tak samo czekolada. Czekolada, kiedyś nie było takiego dużego wyboru czekolad, jak to teraz jest, jak wchodzicie do sklepu, to tych czekolad jest w brud. Kiedyś była między innymi Wedla jedyna, która też do tej pory istnieje, nawet została, a wiadomo, że na rynku teraz znajduje się bardzo dużo różnych produktów. To samo jest z mediami, czyli między innymi z telewizją. Nie było tak dużo programów telewizyjnych, jak teraz sami wiecie, jak klikacie pilotem, to tych programów jest bardzo, bardzo dużo, tak? I też wynika to z tego, że inaczej się robiło zakupy. Jak widzicie, tam ładnie, takie ładne, między innymi kupowanie typowo z danego samochodu. No teraz, jak doskonale wiecie, są wielkie centra handlowe, wielkie sklepy, na które się idzie, są ich schody ruchome, kiedyś tak nie było. Tak samo kiedyś były bardziej puste półki, teraz zdecydowanie te półki są bardziej zapełnione. No i jak sami też widzicie, płaci się i kartą, można kupić przez internet. No kiedyś takiej sytuacji nie było. Czy w takim wypadku, co to według Was jest reklama? Tak ogólnie? W ogóle to czujecie? Co takiego jest? Zachęcenie do kupna czegoś. Ale to jest jakby cel reklamy, tak? Czemu służy? A tak, co ogólnie myślicie? Co takiego jest reklamy? Zaprezentowaniu swojego produktu z pozytywnych stron. Mhm, okej. Ona jest taka bardzo szeroko, obejmuje wiele różnych rzeczy, czy to raczej skierowane jest do pojedynczego człowieczka? Jak raczej do wszystkich. Do wszystkich, tak? Czyli nie kierujesz się osobno do każdej osoby, tak jak na przykład przychodzi ktoś i namawia Was do kupna, tak? Bezpośrednio idzie i namawia Was do kupna. To nie jest tak z reklamą, tak? Raczej nie. Dobrze, to co jeszcze rozumiesz pod kątem reklama? To była ta prezentacja produktu. Okej. Jeszcze reklama to rzeczowo. No tak, to też się zgadza. Z języka polskiego to było przyjęte. Coś jeszcze? Byś mogła się wiedzieć, co to jest reklama? Słowo. Słowo też. No to jeszcze byśmy dodali sobie z ilu liter się składa, tak? Byśmy jej z ilu sylab, byśmy chcieli rozbierać na czynniki pierwsze. Ale dokładnie, reklama to jest bardzo ważne. Za reklamę płacimy, tak? Czyli reklama jest płatna. Przedsiębiorstwa za to płacą, żeby właśnie zaprezentować to, co tutaj powiedzieliście, zaprezentować jakieś produkty, czy to może być właśnie usługa, to może być jakiś taki materialny produkt tego typu. Też jest bardzo ważne właśnie, że jest masowa, tak? Czyli mamy z jednej strony płatna, masowa i także bezosobowa, czyli nie jest właśnie skierowana do pojedynczego jakiegoś człowieczka, tak? Czyli jest ogólnie
łatwo dostępna. Wiadomo, że reklama w sumie istniała od dawien dawna, bo nawet kiedyś w czasach i średniowiecznych to już też były gniane tabliczki, różne ogłoszenia na ścianach, to ona już ta reklama też funkcjonowała, nie zawsze nazywana była taka, nie inaczej, ale reklama oczywiście cały czas z nami była od wielu lat. Dobrze, to w takim razie tu już częściowo powiedziałam, jakie są w takim razie takie funkcje reklamy, czyli czemu służy ta reklama? Co dzięki reklamie możemy uzyskać? Zachęcenie kogoś do kupna czegoś lub nabycia czegoś. Pięknie. Reklama to... Funkcją reklamy jest jak najlepsze zaprezentowanie produktu i jak najwięcej zalet podanie. A reklama także może uczyć, czy nie? Jak myślisz? Nie uczy reklama, nie czego? Dzięki niej można jeszcze zrobić dużo klientów. No też, dzięki niej można zdobyć, tak? Coś jeszcze? Ja się nie oglądam telewizji. Aha, uczy, że się nie ogląda. Reklama uczy, że wszyscy chcą nas oskubać. Aha. Czyli reklama po prostu oszukuje? Tak czy nie? Reklama oszukuje czy nie oszukuje? Ale nie znacie takich reklam, które jednak dzięki danym reklamom, które oglądacie, że czegoś uczy? Nie? Na przykład taka reklama, żeby jechać 10 mniej. Nie, to jest reklama też. Ale jest. To właśnie dlatego mówimy o tych takich funkcjach, że właśnie może być funkcja informacyjna, tak? Informacyjna, czyli pokazuje, co to jest za produkt. I to jest bardzo istotne. I prawie każda reklama właśnie taką funkcję informacyjną spełnia, tak? Dlatego, że pokazuje, co to za produkt, jakie ma cechy, jak się go używa czasami, co należy zrobić. I to jest właśnie informacja. Także oczywiście nakłania, co powiedzieliście tutaj właśnie, że ona oszukuje niby. Tak, czyli nakłania do zakupu danego produktu, czy używa pewnych chwytów, i o tym będziemy sobie dzisiaj mówić, jakich też chwytów używa, żeby bardziej przekonać do zakupu, do tego, żebyście skorzystali z jakiegoś produktu. Także przypomina, czyli reklamy, jak widzicie, właśnie reklama się pojawia tylko raz, czy ona jest gdzieś tam jeszcze powielana, czy częściej bywa? Wiele razy, tak? A dlaczego właśnie wiele razy? Żeby każdy mógł ją obejrzeć. Żeby też utrwalić tą reklamę właśnie. Powiedziane zostało. Tak, dokładnie. To jest właśnie to, co tutaj powiedział kolega, że to ona utrwala, czyli bardziej wbije nam się w świadomość, czyli w naszą gdzieś tam naszą głowę, że jak idziemy na przykład do sklepu, to nawet jeżeli nie pamiętamy do końca reklamy, to kojarzymy sobie, że ten produkt gdzieś widzieliśmy, tak? I na tym jest właśnie ta funkcja taka też perswazyjna i nakłaniająca. Czyli gdzieś taki produkt już widzieliśmy, nawet jeżeli do końca nie pamiętam właśnie z czym i gdzie ten produkt był dla nas widoczny. No i właśnie ta funkcja edukacyjna, o której tu no, część osób stwierdziła, że jednak nie ma, ale funkcja edukacyjna także jest, czyli uczy czasami. Oczywiście to są pewne specyficzne reklamy, o których sobie powiem na samym końcu. Ona uczy pewnych zachowań, bądź mówi, żeby nie postępować tak, a nie inaczej. To też jest właśnie reklama. Czyli właśnie, dlaczego ta reklama właśnie takie budzi emocje? Dlaczego tak właśnie mówicie, że ona jednak oszukuje? Z czego to wynika? A dlaczego nie pierwsza? A sprawdzą? Właśnie, tak? A teraz też sprawdzą. Okej, okay, ale to jednak w takim razie reklamy są oglądane, jeżeli znacie hasła reklamowe. Tak jest z tymi reklamami. Jest ich dużo, wszędzie gdzie są. Nie ma ich wiele. Gdzie właśnie widzicie te reklamy? W telewizji, gdzie jeszcze? Okej, okay, czy w internecie, tak? Na billboardach. Gdzieś jeszcze? Na ulotkach i na plakatach. Tak, na ulotkach i na plakatach.
To też jest reklama. W komputerze. W komputerze. Ale w komputerze to znaczy co? W restauracji. No na YouTube to było internet, już mówiliśmy, tak? W restauracjach, tak? Czyli w sumie dokładnie, reklama jak widać jest wszędzie. A powiedzcie, czy jesteś tacy zmuszani do oglądania tych reklam? Na YouTube nie trzeba tylko 5 sekund, żeby opuścić. 5 sekund mam do tego wiecia. No okej, okay, no to mam na YouTube, okej. Okay. A czy w innych miejscach też jesteście zmuszani do tego, żeby je oglądać? Nie. Czy nie? Tak, dokładnie. No ale właśnie, to w takim wypadku, to za chwileczkę to jednak przejdziemy. Okej, czyli to co powiedzieliście, reklama w sumie jest wszędzie, dostępna jest o każdej porze, w każdym miejscu, ale nie jest aż na tyle taki sposób taki uświadomiony. Czyli czasami po prostu idziemy ulicą, widzimy jakąś tam reklamę, tak? No przechodzimy, gdzieś nam się koduje, możemy przejrzeć, oczywiście zatrzymać się, przyjrzeć się dokładnie tej reklamie, a tak do końca nie musimy, tak? Czyli w pewien sposób nie zawsze nas zmusza do oglądania tych reklam. Też bardzo często, no właśnie, ulegacie reklamie czy nie ulegacie reklamie? Tak, ulegamy. Ulegacie? A jak ulegacie reklamie? No na przykład tak, że jak zobaczymy jakąś tam zabawkę, znaczy to zazwyczaj młodsze dzieci to one muszę ją mieć, mamo kup mi taką zabawkę. Co to? Ktoś jeszcze ulega reklamie, czy nie ulegacie? W jakich produktach ulegacie reklamie? Tak, cały czas tego Rexa lubię. Już wiemy, że udało się wypróbować go. W jakimś innym reklamie ulegacie? Vanisha. Tak? Dobrze, ale okazuje się tak, bardzo często, to już szczególnie, bo jako wy to jeszcze się przyznajcie tego, bardzo często dorośli mówią, że oni nie ulegają reklamie, tylko to inni ulegają reklamie, tak bardzo często się określa, tak? Czyli nie zawsze, że jako ja, tylko to jest to, że ktoś inny. I wiadomo, że jeżeli chodzi o reklamę, to możemy albo zobaczyć jakiś produkt i zobaczyć wtedy, co takiego jest fajnego w tym produkcie, dzięki reklamie, to jest właśnie ta funkcja nasza informacyjna, tak? Także oczywiście możemy zmienić swoje postępowanie wobec danego produktu. Na przykład poprzez daną reklamę możemy zobaczyć, że o, ten produkt jest fajniejszy od innego, co ja już używam, tak? Są takie sytuacje, czy nie ma? Jakiś przykład możecie podać? Telefon, tak? To znaczy, że zobaczyliście jakiś inny i stwierdziliście, że jest lepszy? Albo co? Aha, okej, okay. Może być. Czyli też poprzez reklamę, tak? Czyli można zmienić pewne swoje postępowanie. To też jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście to, co nawet już sami powiedzieliście, że coraz częściej wiemy o tym, że reklama jednak nie przedstawia do końca prawdziwych cech danych produktów. Zgadza się? Czy przedstawia tak do końca? Nie. Nie, tutaj już wiemy, że proszek nie bierze jeden, że bierze nie na biało, tylko na szaro. Czyli nie do końca przedstawia te nasze ten. Czyli bardzo jest ważne, taki mamy model jak gdyby reklamy, że reklama ma na celu między innymi zwrócić uwagę. To jest bardzo ważne. I to najczęściej się dzieje, tak? Oczywiście w zależności od tego, czy to jest dopiero nowy produkt, czy dopiero pojawia się coś nowego, czy to jest coś jednak starego, ma też zadanie zainteresować. Czyli pokazać takie cechy danego produktu, żeby wzbudzić zainteresowanie, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Po to, żeby właśnie dana osoba chciała, to tutaj jedna z tutaj dziewczyna powiedziała, że chciałaby bardzo kupić ten produkt, no i wtedy w razie czego wierci dziurę w brzuchu rodzicom, żeby ten produkt mieć, tak? Czyli zbudzi właśnie pożądanie, żeby doszło już do naszego zakupu. Czyli w takim razie to już powiedzieliście tutaj, odnośnie gdzie może być zamieszczona reklama. Reklama może być bardzo, bardzo w wielu miejscach. Czyli to, co było określone, tu jeszcze nie zostało dodane, że w prasie, tak? Czyli w różnych gazetkach, czasopismach, też taka reklama się pojawia, zgadza się? Tak? Widzieliście takie reklamy w takich swoich gazetach? A jakie na przykład reklamy widzieliście w gazetach? Vanisha. Wszystko same proszki. Na przykład są takie głupie reklamy na przykład okularów rentgenowskich. No bo nigdy te okulary nie działają. Prawdopodobnie. Właśnie. Nie są sprawdzone.
działać. A jeszcze tam gdzieś się tracie. Albo na przykład oral bez szczoteczki. Takie, że na przykład są, o, obracają się no, o 48 tysięcy razy więcej. W gazecie też mogą być takie bony zniżkowe na jakieś produkty w sklepach. Tak, tak. Reklama danego produktu, tak? Czyli oczywiście też reklamy, tak jak słuchacie jakiejkolwiek audycji w radiu, czy chociażby piosenek, też reklamy w radiu się pojawiają, czy nie pojawiają się? Pojawiają się w radiu, tak? A wtedy te reklamy są takie krótkie, czy takie dłuższe, podobne są do tych, co w telewizji? Co minutę trwają, tak? Ale, ale są podobne, na przykład jest muzyka podobna jak w telewizji, taka sama reklama w telewizji, czy nie? Podobny obraz, tak. Bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ja nie mam radia z telewizorem. Ale tak, chodzi o to, że bardzo często właśnie z tego względu, żeby ta reklama bardziej podziałała na nas, na nasze zakupy, to właśnie ten sam motyw, to samo hasło, ta sama muzyka, ten sam nastrój jest właśnie w reklamie i telewizyjnej, tak samo na plakacie, w gazecie, czyli jak gdyby się pojawia. Tak samo tutaj, jak jedna z osób powiedziała, na billboardach, czy wszelkie te reklamy zewnętrzne, widzimy na one także są zamieszczone na przykład na tramwajach, na autobusach, w środku i na zewnątrz. Czyli też te reklamy wszędzie są, czy takie, które są w oparciu typowo na mediach, czyli które są bardziej znane, też w kinach, jak idziemy do takiego filmu, to wcześniej też są reklamy. Nawet jest taka tendencja spóźniania się specjalnie na seans, bo 20 minut będą leciały reklamy. No często niektóre tak osoby postępują. I to jest taka to właśnie reklama w oparciu typowo na mediach, tak? Ale też może być to, co ty powiedziałam, że jakieś wystawy, jakieś wydawnictwa różnego typu, w książkach, to też mamy taki inny podział mniej znany reklam, czy właśnie tak zwana reklama niemedialna. No właśnie, czyli tak w takim wypadku jednak może jakieś znajdziecie, jakie są zalety, szczególnie dla firm, które reklamują się. Jakie są zalety dla tych reklam? Znaczy z tego, że reklamy są. No takie są zalety, no że to dziecko w końcu pójdzie i kupi tą zabawkę. No. Pieniądze za wyświetlenie reklamy muszą płacić. Więcej ludzi o tym wie. Więcej ludzi o tym wie, czyli dociera do dużej grupy osób, tak? Sprzedawcy więcej zarabiają. Coś jeszcze, jakieś zalety mamy z reklam? Że w ogóle ona jest? Już bym zrezygnował. Okej, czyli tak jak mamy. Chodzi o to, że dzięki reklamom docieramy do bardzo wielu osób, tam co właśnie jedna z osób tam powiedziała. Z drugiej czy pierwszy? Ostatni, z drugiej grupy. Że właśnie reklama, dzięki właśnie reklamom możemy dotrzeć dlatego że ona korzysta z bardzo, bardzo wielu środków przekazu, możemy dotrzeć do bardzo wielu osób, tak? To jest też bardzo istotne. Też dzięki reklamie między innymi możemy podkreślać wielokrotnie, tak? Czyli to co powiedzieliście, możemy zobaczyć ją w kilku różnych miejscach, w kilku różnych tego odsłona, no i przez to bardziej zapamiętać, tak? Ona może bardziej wpływać na nasze zachowanie. Też wykorzystuje, bo działa na nasze wszystkie zmysły, czyli i możemy ją obejrzeć, możemy ją posłuchać, możemy ją czasami dotknąć, bo też takie są reklamy, więc wykorzystuje bardzo, bardzo różnych środków naszych wyrazów. No i dzięki temu możemy właśnie, chociaż to co było powiedziane, zwiększyć sprzedaż i polepszyć obraz, jak i wizerunek danego produktu. Tak i ma takie są wady reklamy. Przerywają nasz ulubiony film. No tak. Czyli wszędzie się wciska, tak, ta reklama. Często do show do propozycji i słyszymy po raz setny tę samą reklamę. Okej. Kosztują. Też kosztują. Reklamy mogą kłamać, przekazywać, pokazywać zalety produktu, może tak nie do końca prawdziwe.
Przeżywają mi to gira. To straszne. Reklamy są głośniejsze niż film. I trwają za długo. I są za często. Przestają ludziom rzeczy, które oni tak naprawdę już mają i więcej rzeczy tego typu nie potrzebują. Nie mimo tego, że posiadają jakąś rzecz, to tak chcą dokupić sobie, tak? Bo reklama... To ufamy do reklamy, czy nie ufamy? Nie ufamy. To po co kupujemy te produkty, które są reklamowane? Aha, czyli bo to nowsze jest, tak? Czy używane są takie pewne pasełka? Po to, że są nam niepotrzebne, a po to kupujemy. A, czy kupujemy dajmy taki nowy sobie? Reklamy to zło. Oj, drastycznie powiedziane. Ale nie do końca, nie zawsze jest reklamy to zło, dlatego że reklama, dzięki reklamie, zobaczcie, możecie powiedzieć, że czym się dany produkt różni od drugiego, zgadza się? To możecie określić, że to jest lepszy, a to jest gorszy. Czyli tak nie do końca, zawsze ta reklama jest taka bardzo, bardzo zła. Czyli to, co powiedzieliście, oczywiście... Ta reklama to jest między innymi chociażby też wadą dla przedsiębiorcy, że nie może dana firma zobaczyć, jaka jest właśnie reakcja. Czy po prostu jednak podoba się ta reklama, czy nie podoba, tak? Bo jak przyjdzie dana osoba z firmy i zacznie nas namawiać na kupno czegoś, to teraz widzi, czy my się skrzywimy, czy nie skrzywimy i może inaczej do nas mówić. Zgadza się, czy nie? A w reklamie jak gdyby nie ma takiej możliwości, tak? Tylko, że siedzimy chociażby przed telewizorem, reklama leci, no i nie ma kto zobaczyć, czy my się krzywimy, czy się nie krzywimy, czy nam się podoba, czy nie podoba. To też jest bardzo, bardzo istotny element. Czyli jak się tworzy gdyby reklamy, jak to wszystko wpływa, co też będziecie musieli właśnie całą częściowo na swoich warsztatach. Na początku trzeba określić zawsze, co jest celem reklamy. Czyli właśnie jaki jest główny cel. Czy to jest to, że to właśnie ma poinformować, że dany produkt jest, czy może bardziej ma przekonać do danego produktu, a może to, co na razie nie do końca jest jeszcze takie jasne, nauczyć pewnych zachowań, tak? Też bardzo ważne jest, co jak będziecie tworzyć swoją właśnie reklamę na warsztatach, bardzo ważne jest określenie, do kogo ona będzie kierowana. Czy reklama skierowana do wszystkich jednak, czy nie? Ale to znaczy to jak? Jak to można bardzo precyzować do określonej grupy ludzi? Do tych, co aktualnie nie jedzą, bo niektóre są ohydne. No dobrze. Do tych, co mają telewizor, radio lub gazetę. Ale też reklama przecież jest na ulicach. Jak przechodzimy, jedzie autobus, widzimy reklamę. Albo ulicę. Czyli wszędzie. Czy to kogo jest tak? Czyli zakładając, jak tutaj, chociaż pani określiła, tu jedna z... dziewczyna określiła, że zabawki to dzieci, wtedy takie małe dzieci namawiają. Na przykład, o, pampersy, pieluszki, tak? Czy pieluszki pampersy są dla każdego? Tak? Używacie czy nie używacie? Bo jak dla każdego, to znaczy, że używacie. No to jak? Dla każdego są, czy nie dla każdego są dane produkty? Dla dzieci, a inne takie bardziej skierowane dla dorosłych. Jest określony jakiś odbiorca, tak? I to jest bardzo ważne. Są nadane do odpowiedniej grupy wiekowej ludzi. No dokładnie, bo na przykład widzimy, że niektóre produkty są dla osób starszych, tak? Niektóre dla osób młodszych, więc jest określone. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby jak najdokładniej określić, do kogo jest. Dlaczego to jest takie ważne, żeby określić do kogo? Że właśnie na samym początku, nim firma sobie zrobi taką reklamówkę, żeby określiła, dla kogo ona będzie. Kto ma ją głównie zauważyć? Chodzi o to, że na przykład jeżeli to jest rzecz dla starszych ludzi, to starsi ludzie muszą ją zobaczyć, żeby ją sobie kupić. A jeżeli dla młodszych, no to młodsi muszą namówić tych starszych, bo ci starsi będą mówili, że nie, to ci nie jest potrzebne. Na czegoś jeszcze? Macie jakieś inne jeszcze spostrzeżenia?
No, jak młoda osoba zobaczy reklamę dla przedmiotu dla starszych osób, to ten przedmiot nie będzie jej potrzebny, czyli reklama będzie pójdzie na marne. Dokładnie, czyli jest bardzo ważne, żeby określić najpierw to, co właśnie powiedzieliśmy, po co w ogóle, dlaczego coś zachęci na przykład do kupna, ale później właśnie określić, do kogo będzie. Po to też, żeby mówić danym językiem, tak? Czyli używać odpowiednich słów, żeby dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców. Też oczywiście ważne jest, żeby ustalić sobie, jaki mamy budżet, tak? W zależności od tego, jaki mamy budżet, to będziemy albo przedstawiać reklamę w prasie, albo chociażby w telewizji, tak? Czyli użyjemy jeszcze innych środków reklamy. No i też ważne właśnie hasło reklamowe, co będzie w tej reklamie, czy jak będzie wyglądał chociażby plakat, jak będzie wyglądała historyjka w danej reklamie, to też jest dosyć istotne. I ustalenie właśnie naszego, gdzie będzie ta reklama zamieszczona. No i właśnie, teraz pokażemy różne, jakie są style naszej prezentacji reklamy. Czyli trochę przykładów danych reklam. Jak widzicie, bardzo często, może te reklamy niektóre są znane, niektóre nie. Ja poproszę jedną, bym wtedy bardzo poprosiła, czy znacie inny przykład, który pokazuje właśnie taki schemat, który pojawia się w reklamie, tak? Czyli mamy jakiś problem, pokazywane jest rozwiązanie tego i później wiadomo, że jest zadowolenie. Między innymi chociażby jest ostatnia widziana reklama, nie wiem czy dzisiaj reklama Aromactive, widzieliście? Z tym plasterkiem. No właśnie, to jest tego typu reklama, że pokazywane jest najpierw jakiś problem, a później jest rozwiązanie i jest zadowolone dziecko? Tak, i to jest bardzo często taki właśnie schemat pojawia się. A chociażby w innej reklamie i Buma, dokładnie. Mój króliczek jest taki radosny, ale gdy pojawia się gorączka i ból, cała radość znika. Wtedy sięga po Ibum malinowy, który najbardziej mu smakuje. Chętnie połyka całą dawkę leku, bo uwielbia smak malin. Znika ból i gorączka. Ibum malinowy, gorączka i ból z głowy. Dokładnie, co możecie powiedzieć o tej reklamie w takim razie? Króliczka i bum. No właśnie, tu jest pokazane właśnie, że króliczek to w ogóle jest kto? To jest jakieś dziecko, tak? I to dziecko co? Źle się czuje? Dobrze się czuje? Źle się czuje, tak? Źle się czuje, tak? Ma gorączkę. No i właśnie jest to pokazane rozwiązanie, tak? Co zrobić, żeby to dziecko lepiej się poczuło? A co na końcu jest? Śpi. Malinki latają. Tak, tu jest między innymi też pokazany chociażby smak przy okazji, czyli wiadomo, że smak owoców z reguły jest akceptowany czyli dzieci lubią dane smaki, dlatego są pokazywane, tak? No i właśnie dziecko zadowolone, że aż usnęło z tego, że nic już go nie boli, tak? Czyli mamy tylko taki schemat pokazany, że coś się dzieje złego i później raptem jesteśmy zadowoleni. Innym takim przykładem, innego jak gdyby stylu, to bardzo często wykorzystuje się po to, żeby nakłonić do pewnego zakupu albo poinformować, stosuje się właśnie humor bądź dowcip. Jedną reklamę wam pokażę, a drugą, kojarzycie tą reklamę? Jaka jest reklama? Co, są to reklamy śmieszne? Nie! Nie są śmieszne, tak? Czy są śmieszne? A dlaczego są śmieszne te reklamy? A znacie jakieś inne reklamy, właśnie takie dowcipne, gdzie jest żartka, wiem? Słyszeliście jakieś takie reklamy? Reklama plusz na kartę. Bo tam jest mistrz, który zjadł twój telefon. Żabki. To jest taka żaba. Dokładnie. Czy reklamy śmieszne wam się podobają? Tak. Zaczęliście słychać głosy, że jednak tak. Tu wam pokażę reklamę, to nie jest polska reklama, ale mimo wszystko wydaje mi się, że będzie zrozumiana. Jak
Listen to the effect of Evian on your body. W inny sposób podajesz ta wyrna. Czyli zobaczcie, to jest reklama wody. Czy od samego początku każdy wiedział, że jest reklama wody? Nie. Nie. I ona zaciekawiała was, gdy oglądaliście? Co to może być? Ale że ktoś nie wiedział. No tak, ale jeżeli ktoś nie przeczytał tego i nie wiedział, co za reklama jest, to ciekawiła was, co tam będzie dalej? Tak, i widać było, że wasza reakcja była bardzo pozytywna, uśmiech na twarzy się pojawiał. Czyli chodzi o to, że bardzo często ta reklama, która jest dowcipna, właśnie ma, używa właśnie humoru, to ona szybciej wzbudza pozytywne emocje i też jest lepiej zapamiętana, tak? Też jest taki aspekt. Też oczywiście mogą być różne animacje. No tutaj dokładnie. Serce i rozum podejrzewam każdemu jest znany, czyli typowo mamy animację. No to sobie taką jedną serca i rozuma zobaczymy początkowo. Nie, możliwe, panie Władysławie. To będzie 300 zł. Ile? To się pan na pół do szpitalu. To mi się panu nie dorodzi. No, rzeczy. A tu jeszcze w takie nieszczęście. 6 punktów kary. Rzecz zowa, człowieku, człowieka w człowieku. Nie lubisz ograniczeń? Teraz super szybko Neostrada do 80 mega w fanpaku HDR. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu. Czy zobaczcie, w reklamie, gdzie jest właśnie pewna animacja i pewien... Kliknij teraz. Jest animacja i pewien jeszcze element zabawowy, i też mamy to przy okazji pewną informację, tak? Taka informacja się szybciej koduje, dlatego że wcześniej została stworzona po prostu bardziej przyjemna atmosfera. To też jest bardzo istotny aspekt. Innym takim stylem prezentacji, już nie będziemy niektórych reklam pokazywać, żebyście mieli czas, bo ja wiem, że się... Mam porównanie z konkurencją. Też niektórzy reklamodawcy, niektóre firmy porównują z konkurencją. Znacie tego kurczaka? Co to jest za reklama? KFC, tak? I od razu wiadomo, z kim się porównuje, tam słychać w nazwę takiej firmy, czy jakoś można się domyśleć. A w jaki sposób można się domyślać? Podróg, okej. Ale chodzi o to, jak się możecie domyśleć, że są dwie różne firmy konkurujące. Dokładnie. Czyli chodzi o to tak, oczywiście mogłyby użyć nazwy konkretnej dana firma, ale ze względu na jak gdyby to, że nie zawsze inni akceptują, to w inny sposób, czy właśnie używają pewnych symboli, czy chociażby koloru, czy jeszcze inaczej pokazując, to nie zawsze jest ta nazwa pokazywana. Chociaż tu widzimy na plakacie, to mamy typowy billboard, jest wskazane dwie firmy, które ze sobą konkurują, tak? I też w taki sposób można reklamować. Inny sposób oczywiście poprzez śpiew i muzykę. No to macie do wyboru. Którą reklamę chcecie zobaczyć? Góry. Wszystkim niestety nie damy rady. To twój tata. Na szczęście nie ruszasz się tak jak on. Jako dziecko rozwijasz własny, niepowtarzalny sposób poruszania się. Aby wygodniej było ci się poruszać, pieluszki Pampers Active Baby mają unikalny system potrójnego dopasowania. Dzięki niemu pieluszka dopasowuje się w pasie, dookoła nóżek oraz pomiędzy nimi. Zapewnia ci wygodę jak nigdy dotąd i daje swobodę odkrywania własnych ruchów. Unikalny system potrójnego dopasowania Pampers Active Baby. Zainspirowany przez dzieci stworzone przez Pamper. No właśnie, zobaczcie, tutaj została coś dodanego, jeszcze jedna rzecz. Na samym końcu, zauważyliście to, co było powiedziane na samym końcu? Kto był właśnie pomysłodawcą? Kto wymyślił to? Dzieci, dokładnie, bo zainspirowany przez dzieci.
że od razu mamy taką tak zwany następny element, który się pojawia w reklamie, pewną rekomendację, tak? Czyli, że ktoś to poleca, że to dzieci wymyśliły, więc wiadomo, że jak dzieci to wymyśliły, tak niby wymyśliły, tak? To znaczy, że to dzieci na pewno będą z tego korzystać i będą z tego zadowolone, tak? I tu jest też wykorzystane typowo śpiew, muzyka w zabawny trochę sposób. Przeskakiwać. No i takim końcówką już to, co mamy, jakie mamy style też. Też oczywiście możemy pewne krótkie opowiadanie pokazać. No i tu właśnie, dobrze, Beko wam. Taka pewna historyjka jest, tak? Przedstawiona. Taki piekarnik będziesz miała teraz. Wiesz co, jeżeli myślisz, że ta książka kucharska mnie przekona do tego, co zagotować, to się ty pomylisz. Dobrze, dobrze, wiesz, wiesz, gdzie jest miejsce twoje, nie? No, to było pięknie. Teraz patrz. Zmywanie garów. No nie żartuj. Tak, się odbywa. Zobaczcie, pojawiają się tam czasami nazwy albo pewne elementy, cechy, tak? Do czego nas służy, co, jakie ma korzyści z tego. Słuchajcie, zobaczcie, poprzez jak gdyby... Właśnie, w jaki sposób tą reklamę byście mogli opisać? Fajną! No ale poza tym, że jest fajna, to jakby można opisać? Co tam w ogóle jest przedstawione w tej reklamie? Dzieci jako dorośli niby, tak? Dzieci z dorosłym głosem. Coś jeszcze? Mogę dodać? Dane produktu się pojawiają. Czy te produkty pojawiają się tak bardzo natarczywie, tak nachalnie, czy nie do końca? A nie jest taki bardziej stanowany sposób, że gdzieś tam z boku, że to nie narzucają się od razu na pierwszym planie te produkty? Bardziej z boku, prawda? Czy widzimy, że na głównym tle jest właśnie osoby, znaczy te dzieci, które mówią o danych produktach, czy przedstawiają ten dany produkt, tak? No i to, co powiedzieliśmy, także może być rekomendacja, to już nie będę puszczała reklamy, czyli chodzi o to, że może pojawić się, no wiem, ale musicie mieć czas na warsztaty. Bo później będzie wasza prezentacja reklamy. Też jest tutaj bardzo ważne, taką, kto właśnie może polecać, bo tutaj mamy typowo lekarza, tak, który poleca używanie, że będziemy używać danego produktu, tak, a tutaj będziemy mieli bardziej zdrowe zęby. A kto jeszcze inny może polecać? No w ogóle takie reklamy, że lekarze, jazdy, nie. Jak i dzieci. Tak, jeszcze ułarek na nazwę. Tak, i jeszcze na przykład były lotnicy, jakaś losowa kobieta z ulicy. Po prostu zwykli ludzie. Tak, dokładnie. Czyli mamy i znane osoby, a może mamy zwykłe osoby. Takie osoby jak na przykład Magda Gessler, czy na przykład Robert Lewandowski. Okej. Ktoś jeszcze coś dodać? Użytkownicy danych produktów. Dokładnie. Czyli jest taka też rekomendacja, że ktoś ja używa, więc także ty też słuchaj, tak? Czek na Okej. Też tak. Czyli widzimy, że czasami rekomendują znane osoby, tak? Czasami jest to jak gdyby funkcja, którą pełni, czyli nie musimy znać konkretnej osoby z twarzy, ale na przykład wiemy, że o, tu ma fartuch, stoi przy fotelu dentystycznym, jest napisane stomatolog, tak? Ale też może być zwykła osoba, jak to tam było powiedziane, z ulicy, czyli taka jak gdyby sąsiadka, sąsiad nasz, tak? O tym mówiliśmy, więc to sobie darujemy. To jest co bardzo ważne. Bardzo ważna jest kreatywność, czyli jakiś pomysł. Dlatego, że jak sami widzieliście po tych reklamach, jeżeli jest coś pomysłowe, wykorzystane w odpowiedni sposób, są pewne elementy, chociażby muzyka, tak, śpiew czy pewne ruchy, to bardziej przyciąga uwagę. Też można wykorzystywać wiele elementów, które znajdują się typowo wokół nas. Czyli widzimy tutaj zegarki, wykorzystane są chociażby w autobusie. Dzięki temu trzymamy się i automatycznie możemy zobaczyć reklamę danego zegarka, tak? Czy chociażby tutaj reklamę pomalowany jeden pas,
na biały kolor i od razu mamy reklamę środka czyszczącego, wybielającego. Czy też inne formy reklamy. Tak, chodzi o to, one mają wzbudzać zainteresowanie, tylko że to, co powiedzieliście, reklamą jesteśmy czasami zmęczeni, ona jest wszędzie, więc ona ma zainteresować. Więc szuka się innych form, innego sposobu przedstawienia danej reklamy, tak? Czy chociażby reklama jest, tak jak mówiłam, wszędzie może się pojawiać, także na torba, ale trochę w inny sposób, nie taki bardziej podstawowy, czyli widzimy, że tutaj łapie dziewczynka za rączkę, czy skakankę mamy, czy chociażby reklamę, widzimy gumy do rzucia, dwa różne sposoby. Pokazanie, że nawet na zdjęciu ta biel bije po oczach, albo mamy różne kubki, możemy sobie zobaczyć, jak będziemy wyglądać w różnym uzębieniu, tak? No i ostatni taki aspekt, który poruszymy, bo to będziemy mieli także na warsztatach. Reklama społeczna. Reklama społeczna to jest właśnie coś, co tutaj część osób mówiła, że tak nie uczy. To jest właśnie reklama społeczna, która uczy pewnych zachowań, tak? Czyli albo nakazuje, pokazuje, żeby nie postępować tak, a nie inaczej, albo pokazuje, żeby postępować w taki, a nie inny sposób. Czyli mamy taki zwany przekaz pozytywny, czyli można pozytywnie przedstawiać. No i tutaj dobrze pokażemy też. Najpierw weźmiemy reklamy na... Badania dowodzą, że ryba wpływa na siłę. Jedz ryby codziennie. To była cały cykl reklam właśnie z tą taką rybką, człowiekiem przybranym za tę rybkę, gdzie było właśnie nakłanianie osób, i to właśnie ten cel edukacyjny, nakłanianie osób do tego, żeby właśnie jadły ryby, bo ona wpływa na wszystko. Tak? I to jest, widzimy, taki pozytywny sposób, tak? Czyli pokazuje takie, budzi nasze pozytywne emocje. No inną tą taką reklamą. To też jest jeden cykl z reklam, bo tych reklam było bardzo dużo, wykorzystujących różne osoby. Tutaj typowo przedstawiony Linda, znacie Linda aktora? Nie znacie. Linda, który grał, bardzo często twardzieli. Tu właśnie między innymi pokazane, że właśnie nawet taki twardziel może pić mleko i to nie przeszkadza, że można być wielkim, ale nie tylko wielkim, chodzi o gabaryty, tylko właśnie wielkim jako, że bardziej można się rozwijać, mieć więcej możliwości właśnie rozwoju. Ale też może reklama społeczna nie zawsze musi takie budzić pozytywne emocje. Czasami są to emocje celowo negatywne ze względu na to, żeby w pewien sposób zmusić dane osoby, które oglądają przed reklamę, do pewnych zachowań, żeby nie zachowywały się w taki, a inny sposób. I takim przykładem chociażby mamy między innymi wyobraźnia, że błyka wyobraźnia to kalectwo. Tak, czyli cały cykl reklam pokazujący, że jeżeli ktoś będzie skakał do wody bez sprawdzenia, jakie jest dno, to niestety może skończyć na wózku. Tak? Czy taki bardziej w sposób troszeczkę, można powiedzieć, no, drastyczny. No inna. To dotyczy typowo szkoły. Zrobił mi komórką film na błędnie. Wysłali go po całej klasie. Potem ktoś rzuci go do internetu. Bardzo się wstydziłam. Myślałam o najgorszym. Nie umiesz tego żadna. Ja i moi koledzy nie wiedzieliśmy, że tak bardzo jest krzywdzi. Ponad połowa polskich dzieci bada ofiarą cyberprzemocy. Na pozór niewinny żart może doprowadzić do prawdziwego dramatu i zmienić życie dziecka w koszmar. Stop cyberprzemocy. Właśnie, jak odpowiedzieć tą reklamę porównaniu do tej poprzedniej, chociażby o tych rybach czy mleku? Jest smutna, tak? A jaka muzyka chociażby jest porównaniu do tamtej? Widać było, że tutaj jak wcześniej to się uśmiechaliście, tutaj byście bardziej skupieni i jednak nie było takiego uśmiechu na twarzy, tak? Czyli sama muzyka
Sama muzyka już powodowała, że osoby, które oglądają taką reklamę, zastanawiają się nad tym, nad pewnymi konsekwencjami, tak? I to jest właśnie celowo pokazane, że może być właśnie w reklamie społecznej, czyli zachęcające do zmiany pewnych zachowań, bądź właśnie spowodowania, żeby dane osoby nie postępowały tak, a nie inaczej, może być albo przekaz taki pozytywny, albo negatywny.